Czcigodni bracia w posłudze kapłańskiej na czele z księdzem infuatem i z księdzem prałatem gospodarzem, drodzy bracia i siostry włączający się w naszą świętą liturgię przez środki komunikacji społecznej, bracia i siostry. Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, którą dzisiaj obchodzimy, stwarza okazję do zatrzymania się przez chwilę nad pytaniem, kim byli i kim są dla nas ci ludzie, którzy stali u fundamentów Kościoła. Paweł to nawrócony Szaweł, prześladowca chrześcijan, ideolog partii nienawidzącej wierzących w Chrystusa, zabójca diakona Szczepana, który po nawróceniu oddał jednak życie za Chrystusa i Kościół. Piotr to prosty rybak, wrażliwy na piękno prawdy Ewangelii, którą głosił Jezus. Ma swoje zalety, jest szczery, autentyczny, ale ma i słabości, nawet zaprze się Chrystusa. Jednak nieustannie się nawraca, wyznaje grzechy, staje się coraz bliższy Jezusowi. Dziś widzimy go w ewangelicznej scenie, kiedy po kilkunastu już miesiącach wspólnego przebywania trafnie jedynie on odpowiedział na pytanie Jezusa, za kogo najbliżsi uczniowie go uważają. Tylko Piotr ma odwagę radykalnej odpowiedzi, która pochodzi z wiary. Jest przekroczeniem rozrachunków ludzkich, jest wyznaniem wiary w bóstwo Jezusa. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To wielkie wyznanie. Pan Jezus przyjął je, stwierdzając, że Piotr otrzymał je od Boga Ojca i dzięki temu dotknął tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Wiara Piotra staje się fundamentem Kościoła, tej nowej, żywej wspólnoty wierzących, którym na drodze do zbawienia będzie odpuszczał grzechy i otwierał drogę do nieba. Słyszeliśmy, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jakże wielka to władza, jakże wielka to godność, a wszystko dzięki bliskości z Jezusem, jaką daje wiara. Wiara odważna, żywa, ofiarna w codziennej bliskości z Bogiem i z ludźmi. I to mimo słabości i grzechów, z których wierzący człowiek ma odwagę nieustannie się podnosić. Bracia i siostry, podziękujmy Panu Bogu za wiarę świętego Piotra i Pawła i za ich życie z wiary, ofiarowane po nawróceniu ludziom i Chrystusowi aż do końca. Nawrócenie to wielka szansa dla każdego człowieka, dla całego narodu, dla każdego z nas. Nawrócenie. Podziękujmy też Panu Bogu za następców apostołów, których Chrystus wybrał, dawał i daje Kościołowi nieustannie, za biskupów i kapłanów, prosząc o łaskę wiary dla nich. Wiary, którą mają umacniać wiarę kolejnych ludzi powierzonych ich pasterskiej opiece. Wiary, którą niech uzdrawiają tak liczne choroby współczesnych sumień. Wielka jest godność kapłana. Niełatwe jego zadania i poważne zagrożenia czyhają na jego wiarę. Nie zawsze nawet sami kapłani zdają sobie z tego sprawę. Wiedział o tym Pan Jezus i dlatego modlił się za nimi w wieczerniku. I modli się nieustannie do Ojca. On się nieustannie za kapłanów modli. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, za tymi proszę, których mi dałeś. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Uświęć ich w prawdzie. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć w mnie. To prawie ostatnia modlitwa z wieczernika Pana Jezusa.
Jakże wiele w naszym życiu kapłańskim zawdzięczamy modlitwom i ofierze Chrystusa, modlitwom Matki Najświętszej, świętych, ale też modlitwom naszych matek i ojców, naszych ludzi, którzy chcą w nas widzieć zastępców Chrystusa, czystych, ofiarnych, pobożnych, wprost dążących do świętości. Mamy do tego prawo, mamy prawo do modlitwy naszych wiernych. Jakże wielu kapłanom udaje się rzeczywiście osiągnąć tę bliskość z Chrystusem. Jesteśmy pierwszymi świadkami świętości naszych braci i sióstr. Żyliśmy w cieniu ich pracy, czynów i słów i dalej żyjemy. Niekiedy są obok nas, nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Wszyscy pamiętamy świętego Jana Pawła II, a także kardynała Stefana Wyszyńskiego, który urodził się tu i wychował w naszych stronach, w Zuzeli i w Andrzejewie. Przez 2 lata przebywał w Łomży w gimnazjum prowadzonym wtedy przez ojców kapucynów. W rozmowach lubił wracać do tych lat i ludzi, do ludzi, których tu spotkał, bo stąd wyniósł wielkie dziedzictwo swojej wiary, swojej kultury osobistej i miłości Pana Boga oraz Ojczyzny, której pozostawał wierny przez całe swoje życie. On żył całym sobą sprawami Kościoła i Ojczyzny, jak wielu, bardzo wielu naszych ojców i matek. Pan Bóg pozwolił mi poznać osobiście tych ludzi niezwykłych i wielokrotnie z nimi przebywać. Muszę powiedzieć, że byłem zafascynowany osobowością zarówno Jana Pawła II, jak i kardynała Wyszyńskiego. Prości ludzie w kontakcie, gościnni, serdeczni, jakkolwiek wyposażeni w tak wielkie dary od Boga i w tak wielkie zaufanie ludzi. Budowałem się ich świętością, jeszcze za ich życia. Ale tych ludzi, których Pan Bóg stawia na naszym życiu, jest znacznie więcej. Pozwólcie, że do niektórych z nich przynajmniej nawiążę tu, w tych naszych stronach. Nasze łomżyńskie seminarium duchowne przez całe lata miało wybitnych świętych wychowawców. W innych diecezjach byliby kandydatami do chwały ołtarzy. Pozwólcie, że wspomnę przynajmniej niektórych. Ksiądz Józef Perkowski, rektor seminarium, pochodził z Sokół. Promieniował wiarą, imponował nam klerykom, a po cichu, niewidocznie, także imponował miłosierdziem wobec biednych i chorowitych kleryków. Niekiedy odkrywaliśmy jego nocne adoracje w seminaryjnej kaplicy i też się budowaliśmy nim. Prefektem kleryków był wtedy ksiądz Stanisław Wierzbicki, człowiek pobożny, świątobliwy, który pełnił najniższe posługi wśród obłożnie chorych ludzi w domu starców. Był tam bezinteresownie jako kapelan, ale także potrafił zanieść do szewca kleryckie buty, aby je naprawić i nikt nie czekając na podziękowanie. A nasz ojciec duchowny, późniejszy biskup Mikołaj Sasinowski, rodem z Puchał, to przecież człowiek heroicznej gorliwości i kryształowej prawości. Przez wiele lat miałem okazję, mieszkając pod wspólnym dachem i jadając przy wspólnym stole, obserwować, jak spalał się ten nasz biskup w całkowitym oddaniu diecezji kapłanom, bo pragnął tę diecezję widzieć najgorliwszą i najpiękniejszą we wszystkich także duchowych wymiarach. Opowieści o tych i o innych, jakże mi bliskich kapłanach mógłbym snuć długo, ale wspomnieć muszę z potrzeby serca kolegę, na którego duchowy rozwój patrzyłem od lat seminaryjny. To był także jeden z wychowawców dzisiejszych księży jubilatów. Ten nasz profesor, a mój kolega, wzrastał w naturalnej dobroci dzień po dniu. Wzrastał też w wymiarze wiary aż do śmierci. On także spalił się w kapłańskiej gorliwości. To świątobliwy biskup Edward Samsel, biskup ełcki. W moim przekonaniu to także potencjalny kandydat na ołtarze.
Drodzy bracia i siostry, dlaczego o tym mówię? Bowiem dzisiaj w Polsce są atakowane podstawy naszej chrześcijańskiej, historycznie twórczej tożsamości. Próbuje się nam wyrwać naszą chrześcijańską, katolicką tradycję, która leży u podstaw prawdziwej miłości drugiego człowieka, bo nakazuje miłość nieprzyjaciół. Która z ideologii jest w stanie postawić takie wymagania swoim wyznawcom? Dziś obserwujemy, jak ideologie postkomunistyczne, libertyńskie, masońskie i antykatolickie próbują narzucić relatywizm moralny, atakując tradycyjny porządek etyczny. Toczy się dziś publiczna walka o seksualizację dziecka, poczynając od przedszkola, o odebranie rodzicom prawa do wychowania własnych dzieci, o obalenie w społeczeństwach moralności chrześcijańskiej, opartej o 10 przykazań Bożych i Ewangelię, a to zniszczy nas, ludzi, i na to Kościół przecież nigdy zgodzić się nie może. Kapłani Kościoła muszą bronić praw Boga do sumienia człowieka, muszą głosić prawdę o odpowiedzialności za dobre lub złe wybory, prowadzić do zbawienia, głosić miłosierdzie Boże, ale też i przestrzegać, że istnieje szatan szukający wśród nas kandydatów do piekła. Niestety ma wielu współpracowników i wielu kandydatów do tego wiecznego potępienia niestety znajduje. Bez boleści i bez modlitwy za nich nie możemy o tym mówić ani myśleć. Grzech się rozprzestrzenia na świecie i w Polsce i niekiedy w naszym myśleniu, a także w naszym chrześcijańskim życiu, jeśli odłączamy postępowanie, myślenie, czyny od wiary, od naszej wiary. Pierwszym zaniedbaniem jest to, że milczymy na zło, na kłamstwa, na nieczystość, na nadużywanie alkoholu i na społeczną nienawiść, którą promują niektórzy ludzie i niektóre grupy. Kapłan to najbliższy przyjaciel Chrystusa i nie może być obojętny wobec tak poważnych zagrożeń, które stoją na drodze zbawienia ludzi. Warto i trzeba bronić kultury życia codziennego, która przez wieki wpisywana była w tradycję naszych wiosek, miast i naszych rodzin. Wyrazem konkretnym tego stylu życia była życzliwość wobec biednych, chorych i samotnych, a także niełatwa gotowość przebaczania doznanych krzywd. To jest znak prawdziwej chrześcijańskiej wiary i miłości bliźniego. Struktury zła są aktywne od dawna. Mają bogate środki i sprawdzoną metodologię w atakach na Ewangelię. Nie ukrywajmy naszego niepokoju i pomagajmy Duchowi Świętemu realizować dzieło zbawienia. Nie wolno przechodzić obojętnie wobec kryzysu rodziny i braku młodych w naszych kościołach. Badania społeczne z grudnia zeszłego roku informowały, że jeszcze w roku 2008 81% maturzystów określało się jako głęboko wierzący i wierzący, a 10 lat później, w 2018, już tylko 63% tychże uczniów. I jeśli na religię w roku 2009 chodziło 93% młodzieży, to w roku, 10 lat później, 2018, chęć uczestniczenia w katechezie zadeklarowało już tylko 70% młodych Polaków, w większości dzieci katolickich rodzin. Kardynał Stefan Wyszyński tuż przed śmiercią dał wyraz swego niepokoju, patrząc w przyszłość Polski i wskazywał, że prawdziwie groźny kryzys polega na, cytuję, bezładzie moralnym społeczeństwa. To jest kryzys, to jest przyczyna cofania się i rozkładu wewnętrznego. To jest najfatalniejsze dziedzictwo komunizmu i prawdziwa niedola. Wyzwolenie z niej, mówił prymas, nie będzie proste i nie dokona się na drodze takiej czy innej reformy gospodarczej.
Trzeba teraz dłuższego czasu naprawy, żeby się naród z niej wydobył, z tej strasznej fali rozkładu moralnego, która nas ogarnęła, wydobywać się będziemy z wielkim trudem. Mówił to krótko przed swoją śmiercią w Gnieźnie w 1981 roku. Czy nie jesteśmy świadkami, jak nasz naród jest podzielony, jak traci sumienie w wielu sprawach? Musimy sobie uświadomić zło i odciąć się od grzechów, które nikomu chwały nie przysparzają. Damy radę, bo jesteśmy w tej sprawie nie zostawieni sami sobie. Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych, mówił Karol de Foucault. Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych, trzeba Mu zaufać. Ale Bóg potrzebuje do tego ludzi. Potrzebuje przede wszystkim oddanych nauczycieli wiary, biskupów, kapłanów, ojców i matek. Potrzebuje każdego, mnie i ciebie, bracie i siostro, skorośmy Mu uwierzyli. Papież Franciszek w rozmowie z francuskim dziennikarzem powiedział niedawno mocne, mobilizujące słowa. Cytuję, świat jest zmęczony fałszywymi uwodzicielami. I pozwolę sobie powiedzieć księżmi modnymi czy modnymi biskupami. Trzeba wszelkimi sposobami przywrócić moc kapłaństwu, chronić kapłaństwo i kapłanów przed grzechem, złem, ale i przed fałszywymi, krzywdzącymi oskarżeniami, których dzisiaj pełno. Ludzie świeccy, wierzący mogą w szczególny sposób pomagać kapłanom w odkrywaniu ich godności i motywowaniu do ofiarnego życia. Nie istnieje większe powołanie na świecie niż kapłaństwo. Właściwie nie jest ono ziemskie, lecz niebieskie, od Boga pochodzi. Kapłan jest jakby czymś transcendentnym, co przekracza wszystko. Brak powołań to jest brak Bożego wezwania. My modlimy się o powołanie, ale powołuje Bóg przed założeniem świata, każdego upatruje. Sam Chrystus potwierdza misję i godność kapłańską. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Powiedzmy sobie szczerze, że człowiek prawdziwie wierzący, zarówno świecki, jak i duchowny, kapłan, zakonnik, zakonnica, poprzez swoje codzienne życie uświęca świat albo go degraduje. Bo życie chrześcijańskie albo jest epifanią, objawieniem obecności Boga wśród nas, objawieniem Jezusa, albo publicznie manifestowaną obłudą. Na zakończenie postawmy sobie pytanie, czy są szanse na godne, zgodne z wolą Bożą wyjście ze współczesnych zagrożeń wiary. Tysiącletnie, różnorodne, trudne doświadczenia Kościoła mówią nam, że są szanse. Sam Pan Jezus zapewnił nas, ufajcie, jam zwyciężył świat. Jestem z wami aż do skończenia świata. Trzeba zatem ożywiać wiarę, wrócić do bliskości z Chrystusem. To jedyna bezpieczna i pewna droga otwarta dla każdego z nas. Nikt nie powinien z nas wymawiać się od tego świadectwa Chrystusowi i Jego obecności na ziemi. Papież senior Benedykt XVI po kilku latach milczenia, zaniepokojony rozwojem sytuacji w Kościele katolickim, opublikował pod koniec zeszłego roku swoją ciekawą refleksję, w której jako pierwotną przyczynę dzisiejszego kryzysu wiary podał zanik wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i związany z tym zanik czci dla ciała Chrystusa. Cytuję, jak mało my współcześni chrześcijanie doceniamy wielkość daru, który polega na Jego rzeczywistej obecności w Eucharystii i konieczna jest odnowa wiary w realność Jezusa Chrystusa danego nam w Najświętszym Sakramencie. Konieczna jest odnowa tej mocnej, żywej wiary. On jest obecny pośród nas, obecny w Najświętszym Sakramencie.
Bez żywej wiary w codziennym życiu, bez kontaktu z Chrystusem nie można się zbawić. Sens i siła naszego życia chrześcijańskiego tkwi w Jezusie, a nie w naszych ludzkich układach. On sam zapewniał, że kto wszystko straci dla Niego, stokroć więcej otrzyma. On pozostał z nami w Najświętszej Eucharystii i codziennie karmi nas, umacnia wiarę, powoli uczy nas i przygotowuje, abyśmy przez wzrost w wierze zbliżali się do Bożej nieskończoności. To jest nasze powołanie. Prawdziwym dramatem dla wiary w Eucharystię jest rutyna, lekceważenie, przyzwyczajenie, jakby otrzaskanie się z boskim darem, jakim jest Najświętszy Sakrament. A widać to zarówno w obojętności tych, którzy zaniedbują mszę świętą, spowiedź i komunię świętą, jak i w zewnętrznym zachowaniu niektórych uczestników nabożeństw. Każdy gest, zachowanie, skromny świąteczny ubiór człowieka może świadczyć o jego wierze. Wiarę odczytać można ze sposobu przyklękania czy znaku krzyża, jaki czynimy przy modlitwie. Modlitwy i życia z wiary trzeba się uczyć wciąż na nowo, nieustannie, niejako przyswajać sobie tę sztukę od samego boskiego mistrza, jak pierwsi uczniowie, którzy obserwując go, prosili Pana Jezusa: naucz nas modlić się. A Jezus nie odmówił pomocy, zostawił zalecenie. Nauczył nas Ojcze nasz, ale też dodawał: wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Wytrwajcie na modlitwie we mnie, ze mną, a ja będę trwał w was. Ja będę zanosił modlitwę do Ojca razem z wami. Każda przyjaźń, i ta ludzka, i ta osobista z Jezusem, krzepi się poprzez obecność, czas i zaangażowanie okazywane przyjacielowi. Ceńmy sobie obecność Pana Jezusa pośród nas. Odkryjmy na nowo i pokochajmy Go za Jego obecność w tabernakulach naszych kościołów. Na adoracji Najświętszego Sakramentu mamy sobie codziennie uświadamiać, że potrzebujemy pomocy Jezusa, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Ale i Pan Jezus nas potrzebuje. Sam nas wybrał, abyśmy szli i owoc przynosili. Pamiętajmy też, że msza święta to uobecniona ofiara Golgoty, gdzie sam Chrystus składa siebie i nas w ofierze Ojcu, gdzie głos kapłana i jego modlitwa staje się głosem Syna Bożego. Jak wielkiej pokory i wiary domaga się ta rzeczywistość. Wchodzenie na wysoką górę domaga się wysiłku, ale poniesiony trud się opłaci. Nawiązanie osobistego kontaktu z nieskończonym Bogiem także domaga się wysiłku, przede wszystkim cierpliwości i wytrwania, ale stanie się źródłem ożywiającym naszą wiarę, zwłaszcza, że na tej wędrówce nie będziemy sami. Będzie z nami przyjaciel, Chrystus adorowany i uwielbiany w Najświętszym Sakramencie. To jest droga, którą przechodzili od wieków i przechodzą ciągle ludzie żywej wiary, święci, także święci naszych czasów. Odkrywanie bliskości Pana Boga poprzez adorację Najświętszego Sakramentu to naprawdę wielka, realna i radosna przygoda życia. Odrodzi się wiara, ożywi się Kościół i wyda zdumiewające owoce świętych, jeśli zdołamy pogłębić cześć i kult Najświętszego Sakramentu, a konkretnie, jeśli każdego dnia znajdziemy czas dla Chrystusa obecnego w naszym parafialnym tabernakulum. Ale czy zdołamy się przełamać, wytrwać, zrezygnować z logiki ludzkiej strategii i przejść na metodologię wiary, zaufać temu, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył grzech i szatana, a z miłości do nas pozostał w Najświętszym Sakramencie, aby krzepić nas, naszą wiarę i naszą miłość, aby karmić nas swoim ciałem. Do naszej modlitwy trzeba dołączyć czyny płynące z wiary. Przede wszystkim wspierać ludzi uczciwych, szlachetnych, zauważyć ich. Wspierać godne, dobre inicjatywy społeczne. Jest ich też niemało w naszej polskiej rzeczywistości.
Pogłębiać trzeba wiarę poprzez nabywanie solidnej wiedzy, poprzez czytanie pism i gazet prawdziwie katolickich, a nie pseudokatolickich, poprzez słuchanie i wspieranie radia diecezjalnego, Radia Maryja, które z takim poświęceniem pełni swoją ważną funkcję, a przy tym znosi jakże często niesprawiedliwe ataki ludzi, dla których prawda i cnota, wierność Bożym przykazaniom, miłość Kościoła i Ojczyzny nie mają znaczenia, ale i za nich, także za nich, bracia i siostry, trzeba się modlić, bo światło wiary jest łaską. Zaufajmy Chrystusowi. On jest mocen pokonać wszelkie siły zła. On jest naszą nadzieją na zbawienie naszej, naszych bliskich. Jesteśmy tu dziś po to, aby umocnić naszą wiarę i przeżyć radość z bliskości Chrystusa, który zapewnił nas, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Jego, tam On jest pośród nich. On jest i niech pozostanie pośród nas. Amen.